Πού δεν σου στεί. Μαρία ή Μαρία. Póki były media, które trwało to 15 minut, ten pobyt mediów pod tym gmachem, następnie rozeszły się do domu i żadnego protestu nie było. Maria. Nie ma zaczynu społecznego, aby protestować przeciwko posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. No i też jednoznaczna, ostra reakcja ze strony państwa, policji przede wszystkim. Mam nadzieję zabezpieczenie gmachu przed jutrzejszym posiedzeniem, tak abyśmy mogli zakończyć to posiedzenie, co jest planowane w A tam teraz jest policja, pilnuje tego gmachu? Czy będzie jutro pilnowała rano? Tak mi się wydaje. Przekonany jestem. Widzę, że policja od kilku dni, a posiedzenie trwa od czwartku, pilnuje w miejscach newralgicznych, jak już na przykład wjazd do siedziby. Już takich incydentów nie ma. Środki ostrożności zostały zastosowane. Natomiast rozwiązanie tego problemu wymaga rozwiązań systemowych. Wszystkie organy konstytucyjne państwa mają własne siedziby. Krajowa Rada Sądownictwa jest bardzo ważnym organem państwa i powinno mieć własną siedzibę i mam nadzieję, że drugi gość, czyli pan rzecznik, pan sędzia, pan prezes Maciej Mitera zgodzi się ze mną, że ten organ konstytucyjny państwa potrzebuje siedziby. No i w dobrym momencie pan to powiedział, bo właśnie pan Maciej Mitera, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa jest już z nami. Tak, pan poseł zakłada słuchawki, ponieważ pan Maciej Mitera będzie przez telefon. Halo, halo, słyszymy się? Tak, dobry wieczór panie redaktorze, witam pana posła Tomasza Rzymkowskiego i naszych słuchaczy. Drodzy panowie, to takie pytanie teraz, bo już wiemy jak wyglądało całe zajście, pan poseł Rzymkowski opowiedział dosyć dokładnie, a teraz proszę was o ocenę. Dlaczego waszym zdaniem, jaka była motywacja obywateli RP, którzy dzisiaj protestowali, próbowali sparaliżować posiedzenie KRS-u? Pierwszy odpowiada pan poseł Rzymkowski. No przede wszystkim próba zablokowania posiedzenia, tak aby nie doszło do skutku, ale również zwrócenie uwagi opinii publicznej na to wydarzenie i sprowokowanie jakiegoś zaczynu reakcji społecznej. To oczywiście spaliło na panewce, bo tego odzewu ewidentnie nie widać, nie ma. Ten temat nie jest społecznie, bym powiedział, interesujący. A jak to interpretuje pan Mitera? Szanowni panowie i szanowni państwo, to jest, bym powiedział, zawsze uważam, że protesty są immanentną częścią demokracji. Natomiast to, co się dzisiaj wydarzyło, to jest, ja nie ważę słowa, ale jednak skandalem. Proszę sobie wyobrazić, to jest organ konstytucyjny. Tak jak pan poseł doktor zauważył Rzymkowski, to jest bardzo ważny organ, bo zapisany, prawda, w konstytucji, czyli ma swoją wagę. Natomiast jeżeli grupa około 20 osób, tak, stara się steroryzować, sparaliżować pracę organu, to jest niedopuszczalne. Ja tylko prowokacyjnie zapytam, czy panowie sobie wyobrażacie i nasi słuchacze, że grupa 20 osób z Poznaniu, bym powiedział, Santa Pauli, lewicowych, bym powiedział, z Hamburga, biega po trybunale, po siedzibie w Karlsruhe? No przecież to jest niedopuszczalne. Nikt z nas sobie tego nie wyobraża. A panowie, czy w takim razie uprawnione jest takie rozumowanie o to, że oni chcieli zablokować dzisiejsze posiedzenie KRS-u tak, żeby uniemożliwić wybór sędziów, a tym samym, żeby Europejski Trybunał Sprawiedliwości mógł na przykład podjąć decyzję, miał czas na podjęcie decyzji o zabezpieczeniu tak zwanego powództwa, czyli zablokowaniu procedury wyboru nowych sędziów? Czy nie wydaje mi się, nawet gdyby było to skuteczne, to znaczy przy słabości takiej kompletnie niezrozumiałej aparatu państwowego, przede wszystkim służb porządkowych, w tym policji, posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa odbyłoby się albo w późniejszym terminie, tak aby mogło być skuteczne, albo po prostu w innym miejscu. My nie jesteśmy związani siedzibą przy ulicy Rakowieckiej. Możemy równie dobrze w jakimś sądzie w Warszawie, czy też nawet w gmachu Sejmu, jeśli szefowa kancelarii Sejmu by wyraziła zgodę. Pan Mitera, czy to jest efekt nacisku ze strony Unii, Brukseli, Luksemburga właściwie, pana zdaniem? Nie sądzę, to jest w jakiś sposób, bym powiedział, chyba bezsilności tych osób, bo jak mówię, protesty są wskazane w każdej demokracji, natomiast mówię, my nie będziemy przenosić się do innej siedziby, bo to tylko pokazuje, bym powiedział, słabość państwa, żeby członkowie organu konstytucyjnego musieli korzystać z innych pomieszczeń i tutaj bym powiedział, pełna zgoda z panem posłem, ten organ zasługuje na swoją siedzibę, nie może być tak, że pokątnie, prawda, funkcjonuje organ konstytucyjny. To jest niewyobrażalne. Czy wyobraźmy sobie sytuację, gdyby Trybunał Konstytucyjny dzisiaj miał na przykład kontakt gdzieś tam w okolicach jakiegoś uniwersytetu albo w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy? Ale w ogóle gdzieś, gdzie funkcjonują firmy prywatne. Dokładnie. Byłby kompletny paraliż Trybunału Konstytucyjnego. To dlaczego tej siedziby nie macie? Krajowa Rada Sądownictwa już istnieje bardzo długo. Dlaczego tej siedziby nie ma?
No to jest bardzo złożone pytanie. Można powiedzieć, że najbliżej Krajowa Rada Sądownictwa zakupu nieruchomości przeznaczonej na swoje cele konstytucyjne miała w roku 2015, kiedy w ustawie budżetowej na 2015 rok były przeznaczone środki finansowe, przy czym z racji na podwyższenie stawki VAT nie starczyło na pokrycie tego podatku. Te środki były zabezpieczone w budżecie, wystarczyło tylko i wyłącznie dodać różnicę w VAT-ie i ten stopień wzrostu wartości nieruchomości w roku kolejnym, aby tą nieruchomość kupić. Ja pamiętam prace sejmowe z Komisji Sprawiedliwości. Wyszła na propozycja budżetowa, aby jednak tą nieruchomość kupić. Te środki były przeznaczone, natomiast w ostatecznym przyjęciu budżetu zostało to wykreślone. Dobrze, w takim razie panowie, trochę odejdźmy od tego incydentu, skandalicznego incydentu, jak mówi pan Mitera, które się dzisiaj wydarzył. Pójdźmy trochę szerzej. Panowie, dlaczego Krajowa Rada Sądownictwa zebrała się tak szybko? Z tego, co pamiętam, to posiedzenie miało się odbyć we wrześniu. Skąd takie przyspieszenie, pan sędzia Mitera? Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, pan sędzia Mazur, wyjaśnił to. No tak wymagałbym, powiedział tutaj harmonogram. No i kwestia, proszę zwrócić uwagę, no jednakże zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Jakich? No chociażby obsadzenie tej instytucji izby i dyscyplinarnej, gdzie, przepraszam, ale sprawy jednak no leżą, i skargi nadzwyczajne. Proszę zwrócić uwagę, że już kilka podmiotów zwróciło, w tym Rzecznik Praw Obywatelskich te skargi kieruje, a izby nie działają. No, to naprawdę, to jest paląca potrzeba. Tak to kwituje. Jest taka potrzeba, poseł Rzymkowski? No, jest też, bym powiedział, poważne podejście, ponieważ wybieramy najważniejszych sędziów w Polsce. Znaczy, wybieramy, uczestniczymy w procedurze wyboru, bo pamiętajmy, ostateczną decyzję podejmuje prezydent Rzeczpospolitej. Kwestia również posiedzenia zespołów, które odbywały się w minionych dniach, i przedłużanie tego w czasie, no przynajmniej mogę mówić za siebie, w mojej perspektywie, upływ czasu powoduje utratę części wiedzy na temat poszczególnych kandydatów. Jeśli było to na bieżąco, to tylko powiedział lepiej dla tego toczącego się postępowania. Panowie, a co się stanie, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda negatywną dla Polski decyzję? Czy jest w stanie na przykład wydać to tak zwane zabezpieczenie, czyli wstrzymać tę procedurę, pan sędzia Mitera? Panie redaktorze, no, Sąd Najwyższy Polski, niektórzy zgadzają się, czy nie, miał zamrozić, zawiesić te przepisy. No, część, bym powiedział, opozycji domaga się, aby Trybunał Luksemburski zrobił to samo, czyli co? Podwójny efekt mrożenia. Nie, no, będzie orzeczenie w porządku prawnym, orzeczenie europejskie, które należy respektować, tylko czy nas, jako organ Krajowej Rady Sądownictwa, to orzeczenie będzie, bym powiedział, wiązało? W mojej ocenie ja nie widzę związku. My swoim tokiem pracujemy, natomiast kwestia osób, tych 65-latków sędziów, to jest kwestia całkiem, bym powiedział, drugorzędna. W mojej ocenie tej procedurze, której my nadaliśmy bieg, nie będzie to nas dotyczyło. Nie będzie nas dotyczyło, pan poseł Rzymkowski? Też tak uważam, to znaczy kwestia pytań prejudycjalnych dotyczących trzech jednostek redakcyjnych ustawy o Sądzie Najwyższym nie ma żadnego wpływu na pracę Krajowej Rady Sądownictwa. Pamiętajmy, że dwie spośród czterech izb, których kandydatów na te stanowiska wolne, sędziowskie, Krajowa Rada Sądownictwa w tej chwili na tym posiedzeniu proceduje. To są zupełnie nowe izby i to są zupełnie nowe etaty w Sądzie Najwyższym, których nie było. Siłą rzeczy nie dotyczy. To w takim razie, jeżeli to orzeczenia nie będą dotyczyły tak naprawdę prac Krajowej Rady Sądownictwa, ale czy będą dotyczyły Sądu Najwyższego w takim razie? Panowie wybierzecie, no razem z panem prezydentem, wybierzecie nowych sędziów w miejsce tych, którzy odchodzą na emeryturę, a tu nagle Europejski Trybunał orzeknie, że ten przepis ich nie dotyczy. I co wtedy, pan poseł, pan sędzia Mitera? Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, my nie zajmujemy niejako te wakaty, które by ewentualnie zostały zajęte przez tych sędziów, których sprawa dotyczy. Zawsze przecież ustawodawca będzie mógł niejako, jeżeli byłyby, ja ale tylko hipotetycznie zakładam, te miejsca zajęte, zawsze można by było te osoby dokoptować i w ten sposób niejako wykonać orzeczenie Trybunału, ale ja mówię, nie zakładam takiej sytuacji. Pan poseł Rzymkowski? To rzeczywiście jest to rozwiązanie, które może zaistnieć, ale też uważam, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzeczowo pochyli się nad tymi pytaniami, przede wszystkim zważy na stronę formalną. Ja mam
bardzo duże wątpliwości co do strony formalnej, ponieważ jeden z sędziów składu 7-osobowego Sądu Najwyższego, który kierował te pytania, no był, powiedział, żywotnie zainteresowany tą sprawą, a zgodnie z fundamentem naszej cywilizacji, no nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. To panowie, to w takim razie teraz zachowam się jak taki zwykły, normalny Jan Kowalski, wyborca. Wy mówicie, panowie, o czymś takim, że musimy się posłuchać orzeczenia, ewentualnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast wyborca dowiaduje się z różnych mediów o to coś takiego, że w Polsce obowiązuje przede wszystkim konstytucja i prawo europejskie w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia. No to ja jestem, mówiąc bardzo kolokwialnie, skołowany. To jak w takim razie jest? Musimy się słuchać tego Trybunału, czy nie musimy, sędzia Mitter? Powiem tak, przystępując do Unii Europejskiej zdecydowaliśmy się nie tylko na pewne prawa, ale i obowiązki. Oczywiście, że należymy do tej rodziny europejskiej, porządku europejskiego i jednak prawo europejskie również nas dotyczy. Proszę zwrócić uwagę takie pojęcia jak, no, dla prawników, implementacja, transpozycja, czyli coś, co obowiązuje, jest wdrażane, implementowane do naszego porządku prawnego. My należymy do tej rodziny europejskiej i od tych regulacji czy rezolucji na przykład nie uciekniemy. To jest obowiązujące prawo w całym systemie europejskim. To także nas obowiązuje. Oczywiście konstytucja jest naszym aktem, bym powiedział, najwyższym, ale ta sama konstytucja mówi, że jednak te umowy prawa międzynarodowego ratyfikowane są w tym porządku prawnym. No zaraz. To w takim razie będę szedł dalej tym tokiem rozumowania Jana Kowalskiego. Jestem Polakiem, jako Polak, jako obywatel Polski wybieramy w demokratycznych wyborach większość parlamentarną. Ta większość tworzy rząd i w naszym imieniu wyborców rządzi krajem. W tym ma prawo zmienić wymiar sprawiedliwości, zreformować go. I co do tego ma się Unia Europejska wtedy, pan poseł Rzymkowski? No pamiętajmy, że polski wymiar sprawiedliwości jest w całej, bym powiedział, takiej sieci wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mówiąc wprost, polska gospodarka, polski wymiar sprawiedliwości no, musi współgrać z innymi wymiarami sprawiedliwości w ramach wspólnoty europejskiej, która dzisiaj nosi miano Unii Europejskiej i jest podmiotem prawa międzynarodowego, tak aby wyrok polskiego sądu, czeskiego sądu czy francuskiego sądu był uznawany w ramach Unii Europejskiej. A tymczasem słyszę, że grozi nam wyrzucenie naszej Krajowej Radzie Sądownictwa, wyrzucenie z europejskiej sieci KRS-ów, tak panie sędzio? No, groźba taka istnieje. Czy do tego dojdzie? Nie wiem, ja jestem optymistą. Natomiast mówię, obserwuję, no, tak bym powiedział, no, ze smutkiem, że jednak działania polityczne Komisji Europejskiej czy Parlamentu, no, są, bym powiedział tak, dwutorowo w systemie bardzo bliskim z działalnością jednak, no, tych Trybunałów Europejskich. Jest to, bym powiedział, no, ze smutkiem obserwuję. Gdyby to była rzetelna ocena li tylko prawa, byłbym spokojny, ale niestety obserwuję tutaj mieszanie się prawa z polityką. Panowie, ostatnie pytanie, bo została nam już tylko minuta. A co jeśli pani prezes była, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf, nie opuści swojego gabinetu, a pan prezydent mianuje swojego pierwszego prezesa? Co wtedy, pan poseł Rzymkowski? Ja się boję takiej sytuacji. Uważam, że dojdzie do jakiejś karczemnej awantury, która no właśnie wizerunkowo bardzo będzie źle wyglądała dla państwa polskiego. A jak to rozwiązać, pana zdaniem? Nie widzę rozwiązań. A pan sędzia Mitera widzi? Ja jestem optymistą i też uważałem, że jednak rozsądek zwycięży. No i po prostu pani profesor Gersdorf, no, jednak uzna, że już jest sędzią w stanie spoczynku. I tu apelujemy właśnie o ten rozsądek. Kończymy nasz program Północ, Południe, magazyn informacyjno-publicystyczny. Dziękuję wam serdecznie. W drugiej części, drodzy państwo, słuchaliście rozmowy z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim, Kukiz 15, który jest również członkiem KRS-u. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Oraz rzecznikiem KRS-u, panem Maciejem Mitterą. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję, dobranoc. A ja państwu również mówię dobranoc, spokojnej nocy. Północ, Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Magazyn sportowy, którego gościem jest Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do tej pory tak cię tytułowałem, a teraz trzeba chyba mówić dyrektor reprezentacji Polski, tak? Bo coś się tam pozmieniało. Dzień dobry przede wszystkim. Dyrektora stanowiska nie ma.
faktycznie, jako takiego. Przypomnijmy, Tomasz Iwan pełnił to stanowisko do tej pory. Tak, faktycznie, no po tym jak Tomek pożegnał się z reprezentacją, pożegnał się z PZPN-em, to stanowisko... On się pożegnał, czy jego pożegnano? Doszło do, że tak powiem, likwidacji stanowiska. Nie ma stanowiska dyrektora reprezentacji. Obowiązki, które pełnił Tomek Iwan, zostały rozbite na dwie części. Jedna część to jest taka część stricte sportowa, a druga no to cała logistyka związana z obsługą drużyny i mi przypadła rola, powiedzmy, tego team managera do spraw właśnie sportowych, czyli ja będę zajmował się całą otoczką sportową reprezentacji, wysyłał powołania, zgłaszał wszystkie listy zawodników do UEFA, do FIFA, w zależności jaki turniej będziemy, czy w jakich rozgrywkach brać udział. Będę też siedział na ławce rezerwowych, pomagał przy zmianach, także wszystko, co związane jest... Czyli biegał z tablicą, rozumiem. Biegał z tablicą, dokładnie. No i takie stanowisko w nomenklaturze, powiedzmy, UEFA, FIFA nazywa się team manager. A stroną logistyczną? Stroną logistyczną będzie się zajmował Łukasz Gawriołek, jest to pracownik PZPN-u, pracownik od ponad 4 lat Departamentu Administracji i Logistyki. On był z nami we Francji, był z nami w Rosji, bardzo dużo pomagał do tej pory, więc jakby dla niego też rozszerzony jest zakres obowiązków i Łukasz się będzie zajmował całą właśnie kwestią organizacyjną, związaną z logistyką, z przemieszczaniem się drużyny. Całą tak naprawdę papierologię też będzie musiał robić Łukasz. Rozumiem z tego, że właściwego człowieka zaprosiłem dzisiaj do programu, do audycji, dlatego że powiedziałeś, że wysyłasz powołania. No to dzisiaj poznaliśmy te powołania selekcjonera Jerzego Brzęczka. Tak trochę późno, bo zwykle to Adam Nawałka zdaje się, że wcześniej to robił. Dosłownie kilka dni wcześniej, jeśli sobie porównamy z tym, co było za kadencję Adama Nawałki. Adam Nawałka wysyłał powołania w piątek. My zrobiliśmy to w poniedziałek. Jerzy Brzęczek, wiadomo, też tego czasu za dużo nie miał od momentu nominacji. Ligi wystartowały też niedawno, więc w zależności od kraju tych kolejek albo była jedna, albo było kilka, więc on chciał sobie dać trochę więcej czasu na możliwość podpatrywania swoich kandydatów do gry w reprezentacji i zdecydował, że te powołania właśnie będą wysłane tak naprawdę na tydzień przed początkiem zgrupowania i dzisiaj faktycznie około południa te faksy wysyłaliśmy do klubów naszych kadrowiczów. 27 zawodników, 14 było na Mistrzostwach Świata. Czy to oznacza, że to jest jakieś ogromne przewietrzenie reprezentacji? Ja myślę, że to jest bardziej ewolucja niż rewolucja, bo jak spojrzymy nawet na te 14 nazwisk, no to jest to faktycznie 14 nazwisk takiego kręgosłupa kadry. Wiadomo, że nie ma Łukasza Piszczka, który zakończył reprezentacyjną karierę. Nie ma Diego Cionka, nie ma Łukasza Teodorczyka. Kamila Grosickiego. I Kamila Grosickiego. W przypadku tych dwóch ostatnich nazwisk, no to głównie chodzi o te perturbacje w klubach, bo Łukasz Teodorczyk dopiero co zmienił klub. Kamil Grosicki, mamy nadzieję, że zmieni klub, bo widzimy, co się dzieje w Hull City, gdzie on w ogóle nie gra i chyba te perspektywy na grę są bardzo niskie. Selekcjoner rozmawiał i z Kamilem Grosickim, i z Łukaszem Teodorczykiem. Także Łukasza sytuacja jest o tyle prosta, że zmienił klub, zaczął grać w Udinese. No, Kamil, trzymamy kciuki za to, żeby do końca okienka udało mu się ten klub zmienić, bo gdyby się nie udało, no to naprawdę jego sytuacja będzie bardzo poważna. No ale z kolei w kadrze jest Jakub Błaszczykowski, który nie grał w Wolfsburgu. Trener Jerzy Brzęczek był w Wolfsburgu kilka tygodni temu, spotkał się i z trenerem Wolfsburga, i z samym zawodnikiem, więc w wyniku tych spotkań i rozmów najwyraźniej uznał, że jednak Kubie warto dać szansę. Kuba epizod zagrał w jednym meczu, więc zobaczymy, przyjedzie na zgrupowanie, także jest to pierwsze zgrupowanie, na pewno też selekcjonerowi zależy na tym, żeby móc z bliska, powiedzmy, dotknąć, kolokwialnie mówiąc, każdego zawodnika, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jego praca w reprezentacji, także to jest pierwsze zgrupowanie, po którym na pewno jakieś selekcjoner wnioski też będzie mógł wyciągać. Kilku zawodników, których Jerzy Brzęczek zna, a niekoniecznie znają dobrze kibice. Dlatego, że mamy w kadrze
Adama Dźwigałę, mamy Damiana Szymańskiego. To są zawodnicy płockiej Wisły, z którymi on pracował przecież jeszcze niedawno. Mamy Arkadiusza Rece, który w tej chwili jest piłkarzem Atalanty Bergamo, ale był zawodnikiem również Wisły Płock. I wreszcie jest trzecie nazwisko, chyba takie najbardziej sensacyjne, Rafał Pietrzak z krakowskiej Wisły, tylko że on kiedyś grał w GKS-ie Katowice, miał wtedy najlepszą rundę, a trenerem GKS-u Katowice był wtedy Jerzy Brzęczek. Czy to są powołania za dokonania, czy to są powołania dlatego, że selekcjoner zna potencjał tych zawodników? Myślę, że możemy się też odnieść trochę do Adama Nawałki, który na początku swojej kadencji kadrę też w dużej mierze oparł na byłych bądź obecnych piłkarzach Górnika Zabrze, z którymi pracował. Wiadomo, że trener, mając więcej czasu, pracując w klubie i mając kontakt z poszczególnymi zawodnikami w znacznie dłuższym okresie niż to ma miejsce na krótkich zgrupowaniach przedmeczowych reprezentacji, to na pewno coś jest w stanie więcej dostrzec wśród takich piłkarzy. Pamiętajmy też, że Liga Narodów to nie jest ten cel właściwy tej drużyny. Tym celem będą eliminacje do Mistrzostw Europy. A one rozpoczynają się w marcu. Dokładnie, więc jesienią mamy 6 meczów, 4 mecze Ligi Narodów i 2 mecze towarzyskie, które stanowią właśnie takie pole doświadczalne dla selekcjonera. Raz, żeby on sam lepiej poznał specyfikę pracy w kadrze, a dwa, żeby mógł się przekonać na własne oczy, czy ci zawodnicy spełnią potencjał również reprezentacyjny. No, by to nie było pole minowe, dlatego że będziemy mieli podrażnionych w swojej ambicji Włochów i będziemy mieli Portugalię, która zawsze jest drużyną bardzo silną i wydaje mi się, że akurat te dwa zespoły będą myślały o tym, żeby z Ligi Narodów wywalczyć sobie awans na Mistrzostwa Europy i żeby te kwalifikacje już nie były istotne. Trudno mi się wypowiadać na temat naszych rywali, jaka jest ich strategia na te rozgrywki. Oczywiście myślę, że to nawet dobrze jest, że się mierzymy z takimi drużynami, bo lepiej nawet grać mecze mniejszej rangi, ale z takimi rywalami naprawdę, których poziom jest dosyć duży, wiemy na pewno, że... I nawet przegrać być może. No, wiemy, że Włosi, możemy się spodziewać tego, że Włosi na pewno podrażnieni mocno wyjdą na boisko w Bolonii. Nie było ich na Mistrzostwach Świata. Co więcej, mają nowego trenera Roberto Manciniego, dla którego też będzie to bodajże chyba trzeci mecz, a on sam pochodzi z Bolonii, więc to też dla niego może być taka dodatkowa motywacja w meczu przeciwko naszej drużynie. Ten pierwszy mecz 7 września, później 11 września, towarzyskie spotkanie z reprezentacją Irlandii. Te towarzyskie spotkania to zostały tylko dlatego, że w niektórych grupach są 3 drużyny, w niektórych 4. W związku z czym w tej 3-zespołowej grupie pozostają 2 terminy. I teraz zgrupowanie. Kiedy się zaczyna i gdzie się odbędzie? Stosunkowo wcześnie rozpoczynamy zgrupowanie, bo już w niedzielę najbliższą sztab zbierze się w Warszawie już w sobotę. Ci zawodnicy, którzy zagrają swoje mecze ligowe piątek lub w sobotę, już w niedzielę muszą się stawić w hotelu w Warszawie. Tutaj nic się nie zmienia, będzie to ten sam hotel, w którym się w ostatnich latach kadra przygotowywała. A ci zawodnicy, którzy z lig zagranicznych, którzy grają mecze w niedzielę w swoich ligach, to muszą się stawić na zgrupowaniu w poniedziałek. O 17:00 pierwszy trening, więc muszą być do tego czasu już w hotelu. Czy ten plan, ten rytuał, który obowiązywał podczas kadencji Adama Nawałki, spotkań medialnych, zmieni się? Czy to już jest opracowane, czy jeszcze nie? Na pewno się trochę zmieni. Selekcjoner w niedzielę, Lewandowski na pierwszej konferencji. Nie będzie na pewno konferencji selekcjonera w niedzielę, będzie konferencja w poniedziałek. Co więcej, myślę, że tych konferencji, których jest sporo w trakcie zgrupowania, to nie będzie tak, że selekcjoner jest tylko na pierwszej rozpoczynającej i tych już wokoło meczowych, ale też myślę, że będzie się częściej pojawiał na konferencjach prasowych. A zatem nowe rozdanie reprezentacji Polski. Miejmy nadzieję, że lepiej się zakończy, niż zakończyła się dobra, ja to ciągle podkreślam, kadencja Adama Nawałki. Jakub Kwiatkowski, ciągle rzecznik prasowy i dyrektor sportowy reprezentacji Polski, był Państwa gościem dzisiejszej audycji. Dziękuję. Dziękuję również. Powtórka programu. Autopromocja.
wieczorze filmowym Adamskiego porozmawiamy o ikonie hollywoodzkiego kina. Fred Zinnemann, zdobywca 4 Oscarów, reżyser takich pereł jak Oto jest głowa zdrajcy, W samo południe czy Stąd do wieczności. Reżyser, którego znamy z jego filmów, ale nie z nazwiska. Człowiek, który okazało się niedawno urodził się w Rzeszowie. A więc kolejny Polak w Hollywood? Na ile Polacy naznaczyli całe Hollywood i jak ukształtowali fabrykę snów? O tym porozmawiam z doktorem Michałem Oleszczykiem. Środa po 22.05. Zapraszam, Łukasz Adamski. Każdy czwartek po 22.05 w magazynie Pora na Kulturę będziemy rozmawiać o istotnych i inspirujących wydarzeniach kulturalnych tygodnia. Moimi gośćmi w studiu Polskiego Radia 24 będą twórcy, teoretycy, a także animatorzy życia kulturalnego z całej Polski. Zapraszam, Magdalena Piejko. Autopromocja. Się już trochę cieplej, bo to wtorek. Podobno jeszcze w tym tygodniu mają wrócić upały. No w końcu jeszcze wakacje, jakby nie patrzeć do końca tygodnia. Dzisiaj wtorek, 28 dzień sierpnia. Zaczynamy poranne spotkanie w Polskim Radiu 24. Zaczynamy jak zwykle od najświeższych informacji. No to już tak bardzo oficjalnie. Tu Polskie Radio 24, minęła godzina 6. Czas na informację dnia Aleksandra Kozera. Komitety zarejestrowane, decyzja o formie głosowania podjęta. PKW zdradza szczegóły zbliżających się wyborów. To czynności natury technicznej. Wiceminister sprawiedliwości o unijnym trybunale, który zajął się pytaniami Sądu Najwyższego. Dodatkowe pieniądze na emeryturze. Rząd zajmie się ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 26 komitetów wyborczych. To komitety partii, koalicji partyjnych oraz komitety wyborców, które zgłaszają kandydatów w więcej niż jednym okręgu. W całym kraju komisarze zarejestrowali prawie 9 tysięcy lokalnych komitetów. Jak informuje przewodniczący PKW sędzia Wojciech Hermeliński, w nadchodzących wyborach będziemy głosować na pojedynczej, wielkoformatowej karcie, tak zwanej płachcie. Karty będą mniejsze, ale będą miały rozmiar od A4 do A2, więc to nie są już takie wielkie jak pierwotnie przewidywana A0, która była naprawdę ogromną płachtą. Dużo wygodniej będzie tutaj wyborcom stawiać znaki, głosując. Dla komisji będzie to też ułatwienie i przyspieszy postępowanie, bo nie będzie potrzeby kartkować książeczki. Książeczka będzie tylko wtedy, jeżeli liczba komitetów wyborczych na liście będzie większa niż 20. We wrześniu PKW rozpocznie kampanię informacyjną na temat sposobu głosowania. Przypomnijmy, wybory samorządowe odbędą się 21 października, druga tura 4 listopada. Dziś czwarty dzień posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa poświęcony obsadzie stanowisk w Sądzie Najwyższym. Członkowie KRS zajmą się wakatami zarówno w Izbie Cywilnej, jak i Nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pierwotnie członkowie KRS już wczoraj mieli wskazać kandydatów do Izby Cywilnej. Plany pokrzyżował im protest obywateli RP, którzy przez kilka godzin blokowali wejście na salę obrad. Po wznowieniu prac KRS omówiła tylko część kandydatur, dlatego dziś prace będą kontynuowane. Trybunał Sprawiedliwości prowadzi na razie czynności natury technicznej, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Pytany o prace, jakie w sprawie pytań Sądu Najwyższego rozpoczął unijny Trybunał w Luksemburgu. Nie ma nawet decyzji, czy Trybunał zajmie się tą sprawą, podkreśla wiceminister Wójcik. To jest czynność natury technicznej. Skierowane zostały te pytania do tłumaczenia. Nic nadzwyczajnego nie dzieje się akurat w tej sprawie. I nawet nie wiemy, no, czy ta sprawa będzie, nie wiem, w trybie przyspieszonym, czy w trybie zwykłym prowadzona. Oczywiście, jakie będzie rozstrzygnięcie, trudno mi powiedzieć w tym momencie. Równie dobrze może być rozstrzygnięcie wyroku takie, że Trybunał nie podejmie się odpowiedzi na te pytania prejudycjalne. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 sierpnia. Sąd Najwyższy zadał pytania o zasady niezależności i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy postanowił przy tym zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym, które dotyczą przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie niejawne Komisji Weryfikacyjnej. Porządek posiedzenia zawiera aż 85 punktów. Członkowie komisji mają m.in. przygotować harmonogram prac na najbliższe tygodnie. Niewykluczone jest jednak wydanie kolejnych decyzji.
Decyzje komisji weryfikacyjnej mogą dotyczyć 3 kolejnych zreprywatyzowanych nieruchomości: Szmokotowskiej 8, Łomżyńskiej 44 oraz Noakowskiego 20. Każdemu ze zwrotów gremium pod przewodnictwem Patryka Jakiego przyjrzy się podczas posiedzenia niejawnego. Taką możliwość wprowadziła nowela ustawy o komisji weryfikacyjnej, która weszła w życie w marcu. W przypadku kamienic Szmokotowskiej 8 oraz Łomżyńskiej 44 najwięcej zastrzeżeń komisji budzi zachowanie warszawskiego ratusza, które od czasu wydania decyzji reprywatyzacyjnych nie interesował się losem lokatorów. Zaniechania władz Warszawy miały doprowadzić m.in. do przymusowej wyprowadzki mieszkańców nieruchomości Szmokotowskiej 8, bo ze względu na fatalny stan budynku odcięto im wszystkie media. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W informacjach jeszcze pracownicze plany kapitałowe, nimi zajmie się dziś rząd. Wprowadzenie PPK ma być elementem trzeciego filaru emerytalnego. Zgodnie z projektem osoby najmniej zarabiające będą mogły odprowadzać do PPK 0,5% swojego wynagrodzenia. 1,5% dołoży pracodawca, a kolejne 240 zł państwo. Uczestnictwo w programie będzie dla pracowników bardzo korzystne, zapewnia prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Wpłaty na PPK po stronie pracodawców de facto stanowią podwyżkę dla pracowników, więc jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla pracowników. Do PPK automatycznie zapisani zostaną wszyscy pracownicy, każdy będzie mógł jednak zrezygnować z udziału w programie. Jeśli tak zrobi, pieniądze z jego pensji nie będą pobierane. Procedura zapisu będzie powtarzana co 4 lata, wówczas znów trzeba będzie podjąć decyzję o pozostaniu lub wypisaniu się z programu. Projekt rządu zakłada, że po osiągnięciu 60 lat oszczędzający będzie mógł wypłacić swoje pieniądze. Jeśli od razu wypłaci 100% zgromadzonej kwoty, zostanie ona obłożona podatkiem od zysków kapitałowych. Można też będzie wypłacić jednorazowo 25% oszczędności, a pozostałą kwotę wycofywać w ratach. O poranku w tej chwili wszędzie więcej niż 10 stopni, z wyjątkiem Białegostoku i Suwałk, gdzie 8 stopni w tej chwili wskazują termometry o poranku. Raczej zachmurzenie duże przeważa. Nad Warszawą, jak jechałem do pracy, to taki kołdra chmur właśnie wypadający. Proszę Państwa, słońca o poranku to raczej nie ma. W stolicy tak samo w Łodzi, tak samo w Kielcach, Krakowie, to właśnie w całej Polsce. Słońce przedziera się przez chmury tylko w Szczecinie i Koszalinie. Tu widzę na mapach trochę słońca o poranku. W Zakopanem może 7 stopni, to też troszeczkę słońca. I w Rzeszowie tak taktycznie, bardzo mało. A jak to będzie wyglądać w południu? Drodzy Państwo, pojawią się przypadki deszczu. Prawdzie będą przelotne, ale jednak one będą dzielić Polskę na pół, tak w pasie od Gdańska, Koszalina, przez Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Kielce, aż po Opole, Katowice, Kraków i Zakopane. Padać też będzie w Olsztynie, w Suwałkach i w Białymstoku, w Warszawie i Lublinie również. To będą jak mówię, przelotne opady. Bo jak to oszczędzać, kto kim oszczędza, jak to w tym plusie, wiesz, ona ci oferuje router, ona ci na 300 internetu, ona ci oferuje i całe mnóstwo internetu, światłowody na 600, ale potem coś tam u niej w komputerze stanie. Natomiast, no to 40 zł miesięcznie, to nie jest dużo, ale ona ci tego potem może nie dać, bo u niej coś tam w internecie stanie. Ale potem oferuje ci programy 100 kanałów telewizyjnych, 200. No i to już jej nie stanie. No dekoder przywiozą, antenę satelitarną też 40 zł miesięcznie. To jej nie stanie. Co jej stanie, co jej nie stanie. Taka sama cena, a może jakieś tam 5 zł różnicy. I po prostu tutaj chcą dać. Prawda? Tutaj chcą dać, tutaj nie chcą dać. Czyli kombinowanie w plusie. Kombinowanie. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał siedzi gównę Danutę Werzalewską Inę pseudonim Inka i Feliksa Selmanowicza pseudonim Zagończyk na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Utrata praw publicznych. Po zdrajcach narodu polskiego niech żyje Polska! Ognia!
72 lata temu rozstrzelana została Danuta Siedzikówna, Inka, i Felix Selmanowicz, Zagończyk, żołnierze wyklęci skazani przez komunistyczny sąd na karę śmierci. Danuta Siedzikówna była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Podporucznik Felix Selmanowicz walczył w 3., 4. oraz 5. Wileńskiej Brygadzie AK. Oboje zostali rozstrzelani tego samego dnia, 28 sierpnia 1946 roku. Mogiła Inki i Zagończyka przez lata pozostawała nieznana. Dopiero we wrześniu 2014 roku badacze Instytutu Pamięci Narodowej odkryli na gdańskim cmentarzu garnizonowym ich szczątki. Żołnierze antykomunistycznego podziemia zostali tam pochowani. W uroczystościach pogrzebowych z udziałem najwyższych władz państwowych uczestniczyły tysiące ludzi. I have a dream that one day this nation will rise up. Mam marzenie, że pewnego dnia obudzimy się i pojmiemy głęboki sens tych słów. Wszyscy ludzie zostali stworzeni do tego, by być równymi. Dziś mija 55. rocznica marszu protestacyjnego przeciwko dyskryminacji rasowej, który odbył się w Waszyngtonie 28 sierpnia 1963 roku. Marsz prowadził czarnoskóry pastor Martin Luther King, działacz na rzecz równouprawnienia, zniesienia dyskryminacji rasowej, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Pod pomnikiem Lincolna w Waszyngtonie King wygłosił słynne przemówienie I Have a Dream, które przeszło do historii. Uznano je za jedną z najwybitniejszych mów wygłoszonych na forum publicznym w XX wieku. King domagał się w nim zniesienia dyskryminacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Kalendarium historyczne. 10 minut po godzinie 6 kalendarium przygotowała Elwina Kaganowicz. Sprawdzamy, co teraz przed nami w dzisiejszym poranku Polskiego Radia 24. Powiemy o obradach KRS-u, które zostały zakłócone przez protest obywateli RP. Krajowa Rada Sądownictwa, przypominam, jest organem konstytucyjnym i w dniu dzisiejszym uniemożliwiono jej normalne funkcjonowanie. Będzie też o bezpiecznej drodze do szkoły, a to wszystko dzięki odblaskom, odblaskowym relokom dla uczniów. Taki odblask ratuje życie. On pozwala kierującemu zauważenie pieszego, który jest w taki odblask wyposażony nawet ze 150 metrów. No i skoro już o szkole mówimy, to historia przed nami. Dywizjon 303, historia prawdziwa, już na ekranach kin. Noszenie munduru z napisem Poland. Książka Arkadiego Fidlera, Dywizjon 303, w nas wzbudzała dumę z polskich lotników, z polskich bohaterów. Mam nadzieję, że ten film także tego typu uczucia wzbudzi wśród oglądających. Przegląd prasy. A zaczynamy od wyborczej. Na pierwszej stronie wicepremier Gowin. Polska nie musi respektować orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pełzający polexit, tak nazywa się ten artykuł, a w podtytule czytamy: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ciągu kilku dni zdecyduje, czy w trybie przyspieszonym rozpatrzy wniosek Sądu Najwyższego w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Rząd już sugeruje, że zignoruje orzeczenie. Opozycja mówi o początku polexitu. Gazeta Polska Codziennie. Muzeum Polin i 10 milionów euro. Nawet 10 milionów euro może dostać Muzeum Historii Żydów Polskich Polin z funduszy norweskich. Jak ustaliła Gazeta Polska, państwa, które są darczyńcami funduszy, nie zgadzają się na przekazanie pieniędzy na Muzeum Getta Warszawskiego. Oznacza to, że niemal całość środków otrzyma Muzeum Polin. Więcej w środowym numerze najczęściej cytowanej gazety. Tak, Gazeta Polska Codziennie. Nasz dziennik Obrońca Polski w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Przemyślu przed Bazyliką stanie archikatedralną stanie figura świętego anioła Stróża Polski. Dziennik Gazeta Prawna. Fiskus straszy kolejnymi karami. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowaniu przynosi spodziewanych efektów. Resort finansów chce wprowadzenia dodatkowych sankcji. No i jeszcze Rzeczpospolita. Sąd Najwyższy poczeka na wyrok Trybunału. Trybunał w Luksemburgu zajął się polską sprawą. Werdykt możemy poznać dopiero za rok. O tym piszą dzisiaj na pierwszych stronach poranne gazety. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A my teraz o trzecim dniu obrad Krajowej Rady Sądownictwa. To wczoraj te obrady zakłócone zostały przez protest obywateli RP, którzy zablokowali salę posiedzeń. Członkowie KRS zasiedli do stołu obrad z blisko 4-godzinnym opóźnieniem po wyprowadzeniu protestujących przez policję. Dziś członkowie KRS-u będą zajmować się obsadą Izby Cywilnej, a także nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Początek obrad zaplanowano na godzinę 10:00. Wcześniej zespół przesłuchujący kandydatów do Izby Cywilnej miał się spotkać z tymi osobami, które do tej pory nie miały możliwości zaprezentowania swoich poglądów. Od rana salę obrad blokowało jednak kilkunastu obywateli RP, którzy nie wpuszczali członków KRS-u do środka. Właśnie idę podejmować jakieś decyzje, czyli uzgadniać kwestie, w jaki sposób ta sytuacja zostanie rozwiązana. Mówił przewodniczący Rady Leszek Mazur. Do sali obrad nie został wpuszczony między innymi sędzia Maciej Nowacki. Widzę, że mamy jakiś drobny protest. Kilka osób, tam chyba z 8 zliczyłem, które blokują wejście do sali. Mam nadzieję, że zostaną po prostu zwyczajnie usunięte. To niedopuszczalne jest blokowanie jakichkolwiek prac konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Także ja nie widzę tutaj podstaw, żeby protest 8 osób rzutował na sprawność prac Krajowej Rady Sądownictwa. Chwilę później rzecznik KRS-u Maciej Mitera mówił, że obrady do czasu prowadzenia protestu są zawieszone. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wystąpił do rektora uczelni, na terenie której znajdujemy się, z wnioskiem, aby wystąpił do służb porządkowych o doprowadzenie sytuacji do stanu normalności. Krajowa Rada Sądownictwa, przypominam, jest organem konstytucyjnym i w dniu dzisiejszym uniemożliwiono jej normalne funkcjonowanie. Po godzinie 12:00, po kilkukrotnych apelach ze strony administratora budynku o opuszczenie gmachu, do akcji przystąpiła policja, która wyprowadziła protestujących. Jeszcze raz proszę Państwa o opuszczenie budynku ze względu bezpieczeństwa. W przeciwnym przypadku będę jednak zmuszony powiadomić policję. Uwaga, uwaga, to policja. Decyzją administratora obiektu uczestnicy zgromadzenia wezwani są do opuszczenia obiektu. Dalsze przebywanie w obiekcie jest bezprawne. Wzywam do opuszczenia obiektu w czasie 3 minut. Obrady wznowiono z uwagi jednak na poranny protest. Plan pracy Krajowej Rady Sądownictwa uległ zmianie i nie wybrała ona kandydatów do Izby Cywilnej, powiedział sędzia Jarosław Dudzicz. No troszeczkę tak, bo jednak te ponad trzy godziny opóźnienia zrobiło swoje. Z drugiej strony także to, że ci kandydaci, część kandydatów do Izby Cywilnej była przesłuchiwana dzisiaj rano, także zespół jeszcze musiał spotkać się, naradzić. To się wszystko przesunęło niestety trochę w czasie. Te prace będą kontynuowane dziś, podobnie zresztą jak rozpatrywanie kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. O 7 miejsc w Izbie Cywilnej ubiega się 29 kandydatów. Łącznie do obsadzenia były 44 wakaty sędziowskie. W ubiegłym tygodniu Krajowa Rada Sądownictwa wskazała 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i jednego do Izby Karnej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz Warszawa i kolejna odsłona kampanii przedwyborczej. Odbudowa Pałacu Saskiego, remont wiaduktu Trasy Łazienkowskiej czy rozliczenie obietnic wyborczych Platformy Obywatelskiej. Za nami kolejny dzień kampanii w Warszawie. Oprócz konferencji prasowych, podczas których prezentowane są kolejne obietnice, kandydaci na prezydenta stolicy spotykają się z mieszkańcami. Patryk Jaki po raz kolejny spotkał się z mieszkańcami warszawskich osiedli i blokowisk. O szczegółach kolejnego dnia przedwyborczej batalii Jolanta Turkowska. Kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki w ramach akcji Stoimy pod blokiem spotkał się z mieszkańcami Woli. Ci mówili m.in. o trudnej sytuacji lokalowej, budowie kolejnych linii metra oraz o fatalnym stanie obiektów sportowych. Patryk Jaki przyznał, że ze sportem w Warszawie jest bardzo źle. Niestety to jest tak, że Warszawa, która ma ogromne możliwości, sprawy sportowe praktycznie odpuściła. Nie ma jednej hali sportowej, gdzie mogłyby się odbyć zawody na najwyższym poziomie. Nie mamy jednego stadionu, proszę Państwa, gdzie mogłyby się odbyć zawody na europejskim poziomie. Dlatego wszystkie zawody sportowe w sportach drużynowych od nas uciekają, z Warszawy uciekają do innych polskich miast, za wyjątkiem piłki nożnej. I to jest coś nieprawdopodobnego, ponieważ Warszawa nie może rywalizować z miastami w Polsce, tylko Warszawa powinna rywalizować z dużymi metropoliami w Europie i na świecie. To jest dla mnie oczywista sprawa. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zaznaczył, że chciałby przeprowadzić rewitalizację obiektów sportowych w Warszawie. Dodał również, iż prezydent miasta powinien brać udział w promocji lokalnych klubów. Sztab wyborczy Patryka Jakiego zaczął natomiast rozliczanie obietnic wyborczych Platformy Obywatelskiej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki przypomniał, że w 2006 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecywała warszawiakom dokończenie budowy drugiej i budowę trzeciej linii metra. Parlamentarzysta dodał, że teraz Rafał Trzaskowski powtarza to samo. W 2006 roku obiecywano trzecią linię metra, tak w 2018 roku przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski również obiecuje trzecią linię metra. Biorąc pod uwagę wypowiedzi pana Rafała Trzaskowskiego, gdzie wyśmiewał propozycję Patryka Jakiego co do budowy metra, zmienił zdanie w przeciągu 3 tygodni, uznał, że nie tylko trzecia i czwarta linia metra jest potrzebna, ale nawet piąta.
Kandydat Kukiz 15 prezydenta Warszawy Marek Jakubiak zapowiada, że jeżeli wygra wybory, jego priorytetem będzie odbudowa Pałacu Saskiego oraz rozpoczęcie ścieżki wzywającej Niemców do zapłacenia za szkody wojenne w Warszawie. Etap odbudowy Warszawy nie został zakończony. On gdzieś jeszcze wisi w powietrzu. Ja to widzę na dwóch płaszczyznach. Odbudowanie Pałacu Saskiego jest zakończeniem odbudowy Warszawy. Następnym krokiem prezydenta Jakubiaka będzie rozpoczęcie ścieżki wzywającej Niemców do zapłacenia za szkody poczynione w Warszawie. Kandydat niezależny Jacek Wojciechowicz zwrócił natomiast uwagę na zły stan wiaduktu trasy Łazienkowskiej przy parku Agricola. Były wiceprezydent Warszawy zaapelował do Hanny Gronkiewicz-Waltz, aby jak najszybciej rozpocząć remont. Jest to wiadukt, który już wiadomo od kilku lat jest w katastrofalnym stanie. I proszę też dobrze mnie zrozumieć, ja nie chcę atakować władz miasta za to, że on jeszcze nie został wyremontowany, ale decyzja o tym, że ma być remontowany, zapadła dokładnie wtedy, kiedy spalił się most Łazienkowski. Dlatego